jest inna koncepcja. Profesor Roger Penrose, który zresztą odwiedził mnie tydzień temu, był w Warszawie przez kilka dni, a potem jeszcze na początku grudnia był. On proponuje tak zwany cykliczny wszechświat, w którym wszechświat rozszerza się, po czym następuje, on może się rozszerzać bardzo, bardzo długo. Tu ważna uwaga, że my czujemy upływ czasu. No niewątpliwie czujemy upływ czasu. Natomiast gdybyśmy byli fotonami, bezmasowym fotonem, to może życie byłoby nie aż tak ciekawe, ale w ogóle byśmy nie czuli upływu czasu. Znaczy foton, który leci, nie wiem, od małego obłoku Magellana, leci do nas 160 tysięcy lat. U niego nawet jedno tyknięcie zegara nie nastąpiło. Jemu jest kompletnie obojętne, czy on leci od tej diody do mnie, czy z obłoku Magellana, czy w ogóle z krańców wszechświata. U żadnego fotonu nawet jedno tyknięcie nie nastąpiło. On kompletnie nie czuje upływu czasu, bo jest bezmasowy. My czujemy upływ czasu, bo mamy masę. Mamy wewnętrzny zegar tykający, który jest związany z masą cząstek u nas. Natomiast fotonowi jest kompletnie obojętne, ile on czasu leci, bo on i tak zero czasu mu to zajmuje w jego układzie. Otóż idea jest taka, że wszechświat tak ekspanduje, staje się coraz bardziej pusty. No mamy co prawda czarne dziury, ale czarne dziury, jak pokazał, znaczy twierdzi Hawking, to nie do końca jest jeszcze jasne, ale tak jak twierdzi Hawking, czarne dziury nie są czarne, tylko szare. One parują. Bardzo, bardzo powoli, ale parują. Znaczy powolność tego parowania można powiedzieć, że na przykład gdyby czarna dziura wielkości jądra atomowego, taka malusieńka, taka dziureczka czarna, która skądinąd ma masę równą masie Mount Everestu, więc to nie jest takie coś kompletnie do zaniedbania. Jakby w nas coś takiego uderzyło, no to raczej ubezpieczenie by nie zwróciło tego. Otóż mamy taką malutką dziureczkę i ona tak stopniowo, załóżmy, że ona nie jest nigdzie zanurzona, tak powoli paruje, to ona by parowała tyle, co wiek wszechświata, żeby całkowicie wyparować według Hawkinga. No więc Penrose mówi tak, no więc na końcu, prawda, już wszystkie już oddziaływania zanikły, mamy czarne dziury. Czarne dziury wyparowały, już nie ma nic, są same fotony, nic tam nie ma. I w pewnym momencie wszechświat dokonuje taki, i to może trwać 10 do setnej lat, bo jak są same fotony, to im jest obojętne, ile to trwa. W ogóle nic nie może zmierzyć, ile trwa wszechświat, ponieważ dla wszystkich cząstek, które są we wszechświecie, nie ma upływu czasu, bo wszystkie są bezmasowe według jego założenia. Nie wiem, jak elektron się staje bezmasowy. Ja czuję tu pewien dyskomfort, będąc fizykiem cząstek elementarnych, bo nie ma mechanizmu pozbywania się masy przez elektron. No ale dajmy na to. No, przyjmijmy, że tak jest. No jeżeli tak jest, to wszystkie cząstki sobie tak ewoluują. Kompletnie im jest obojętne, czy 10 do setnej lat one ewoluują, czy 10 do milionowej. No to jest bez znaczenia, ponieważ nikomu nie płynie czas. No w związku z tym i w pewnym momencie następuje konwersja, i w pewnym momencie wszechświat nagle wypełnia się gigantyczną gęstością fotonów. No więc na pytanie, bo to była taka czterodniowa konferencja, no więc to jest interwencja Boga. Znaczy tego nie ma tutaj mechanizmu fizycznego. Jest interwencja Boga, który wypełnia wszechświat gigantyczną ilością promieniowania. Nieznana jest zresztą sposób fizyczny opisu tego, także teraz nad tym zresztą z kolegą pracujemy. Jak to by opisać to powstanie, ale tej chwili tego skinienia palca, no nie wiadomo, no nie wiemy skąd to ma być, ale jak już skinął ten palec, to się wypełnia i znowu spada gęstość fotonów, zostaje jakaś stała kosmologiczna i tak znowu wszechświat jest on jest przez jakiś czas ciekawy. Natomiast potem jest bezbrzeżnie nudny, bo są same fotony. Więc znowu w tym układzie czas ma jeszcze inne znaczenie, dlatego że nie ma, dla żadnej cząstki, która jest we wszechświecie, czas nie płynie. To, że on płynie w sensie opisu fizycznego, to nie ma żadnego znaczenia, bo nie ma żadnego pomiaru, żadnej klepsydry, która tam by mogła powiedzieć, to płynie jakkolwiek. Znaczy fotony istnieją, to ktoś z zewnątrz, gdyby na to spojrzał, to by widział, no fotony się poruszają we wszechświecie, czyli jest jakaś zmiana. Czyli to nie jest tak, że czas nie płynie, ale czas nie płynie dla nich. Czyli znowu to jest punkt widzenia, który jest zasadniczo różny
dla nas i zasadniczo różne na przykład dla fotonu. No dla tych fotonów. No one kompletnie lecą tutaj niby jakąś pewnie, ile one mogą lecieć? No jakąś kilka nanosekund, tak? No z 10 nanosekund pewnie leci od diody do mnie. U niego jest zero. On w ogóle nie wie. Jakbym stał milion lat świetlnych od niego, to by tyle samo dla niego było. Więc to znowu pokazuje różnicę upływu czasu dla różnych obiektów.